Cześć wszystkim, to znowu Ponyo 7, to dalszy ciąg Arkanu. A, zrobiłem porządki, trochę, w ekwipunku. Ale ponieważ ostatni raz nagrywałem dosyć dawno, już nie pamiętam za bardzo co zrobiłem. A tak, Virgil, oddawaj to, jeszcze nie będzie potrzebne. Dzięki. Tak, poprzeglądałem trochę sklep. Ja już mam trochę kasy, to postanowiłem, że trochę to powydaję. Przynajmniej tyle co mogłem. Więc komuś kupiłem tarczę, tyle pamiętam. Jorunt nie, ty masz dalej swoją Raven ma. O, Premnowi Smithowi kupiłem tarczę dobrej jakości. Komuś kupiłem też te grube, dobre buty. No i to chyba tyle. Tak, może coś jeszcze kupiłem, jakieś rękawiczki czy coś, ale już nie pamiętam. Nie jest to aż takie ważne. Kiedy ma się psa w drużynie. No i dobra. Dzisiaj co robimy? Stwierdziłem, że jednak jeszcze nie będę odwiedzał klanu koła. Ponieważ... możemy... Przepraszam. Zima daje mi się we znaki. Możemy odwiedzić kocioł. Nigdy w życiu nie robiłem tego questa. Więc będę trochę improwizował. Ale myślę, że jest warto go zrobić. Mamy 42 poziom, więc myślę, że powinniśmy sobie dać radę z wszelkimi niebezpieczeństwami, które tu stoją. Dobra. Na twoim miejscu nie wchodziłbym do kotła, panie. Czemu nie? Tam właśnie jest kocioł. Nigdzie nie znajdziesz miejsca bardziej przepełnionego złem i niegodziwością. Przepraszam. Możesz tam na własne ryzyko wejść, ale nie polecałbym ci tego. Dobra, rozumiem. Na własne ryzyko zapiszę grę. Są trochę podejrzliwi do mnie. Dobra. Okej. Tu mamy jakiś bar. Pewnie tutaj możemy spotkać tego całego Sebastiana, o którym mówił nam... który mówił nam Wilksby. Poszukajmy go. Mam parę pytań. Tak, właściwie to mam coś przeciwko, chłopcze. Czy masz jakieś pojęcie, gdzie się wpakujesz? Jesteś taki słaby i kościsty. Dziwię się, że nikt cię nie przerwałby na krwawą papkę. Rozumiem, może ty chcesz spróbować tego dokonać, chwali Pięto. A, może, jednak masz sobie trochę ikry, chłopcze. Kocioł szybko ci pokaże, ile dokładnie. Dam ci dobrą radę, nie mów niczego, czego naprawdę nie masz na myśli i nie ustępuj nikomu. Chyba, że rzecz jasna wpadniesz na Poloka. Dobra. Co to za pap? Pap, bla 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 bla. Kto wchodzi w skład klanu Mauga? Klan Mauga, grupa kolesi bez charakteru, którzy głównie z północnego kotła. Większość to orki i półorki. Krzesz nazywa się Darren Maug i mieszka w Bentley. W wymyślonej chałupie na północ stąd. Cholernie książotko chowa się w swoim małym, ślicznym domku. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Kim jest Polok? Polok to nasz szef. Wszyscy jesteśmy z gangu Poloka i cholerne za skurczysyny. Nie chłopaki? Polok jest półogrem, mieszka w południowym kotle. Jest więc dwóch szefów tu w kotle, ale to Poloka należy się bać. Dobra. W jaki sposób najlepiej załatwić sobie tę robotę? Cóż, trzeba uważać, dla kogo się pracuje w kotle. Na przykład powiedzmy, że będziesz pracował dla klanu Mauga. Wtedy my, ja i moi kumplowie, członkowie gangu Poloka, nie bylibyśmy z tego zbyt zadowoleni. Rozumiesz, co mam na myśli? A ta, naprawdę trzeba uważać. A jeśli chcesz się przyłączyć do gangu Poloka? Chyba coś mądrzejszy niż na to wyglądasz. Jeżeli chcesz pracować dla Poloka, to pogadaj z Mirindo Tears. To ta niebezpiecznie wyglądająca panna, co stoi przy barze. Powiedz jej, że mamy, że cię przysłaliśmy, a ona zdecyduje, czy warto marnować dla ciebie czas. No dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawe, gdzie jest ten cały Sebastian. Może to jest Sebastian? Co tu sprzedajesz? Merlin Bungerton. Okej, ma jakieś śmieci.
Więc jakby co, pewnie też moglibyśmy mu coś posprzedawać. Obejrzyjmy się po okolicy. To jest jakiś gnom strażnik. Czyli tutaj jest ten klan Mauga. A, czy ja mam w ogóle to zadanie? Żeby porozmawiać z Sebastianem? Poszukam. Ta... Norin... Ta... Eryk prosi o znalezienie. To już znaleźliśmy. Odnajdź nas Rudinę. Nie wiem, czy to było w plotkach. No, no to bla 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 bla. Aleksander. Ejku, przepraszam znowu. Jak zwykle zapomniałem wyłączyć Skype'a. Nie ty, nie ty. Okej, okay, sorry za to. Dobra, Aleksander, Aleksander, wcześniej gdzieś. Osobistych krokach, jakie przedsięwzięła, aby zlikwidować przestępstwo. Poradził mi odszukać niejakiego Sebastiana u Kaleba Maloja w kotle, jeżeli chcę pomóc. Okej. Okay. Czy to nie jest Sebastian? Nie, to nie jest Sebastian, zdecydowanie. Może to jest Sebastian? Maloj Kaleb. Nie, nie, masz rację. Bla bla, myślisz, że wiesz, że się o kotle? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Szukam tego Sebastiana, może go tu jeszcze nie ma. A może to jest Sebastian? A, to jest Sebastian, dobra. Tak, Wilksby wspomniał wcześniej, że ktoś może tutaj wstąpić na kolejkę albo dwie. Ktoś, który ma odwagę podróżować do kotła, jest godzien mojego szacunku. A cóż, możesz mnie nie traktować jako jednego z tych zaangażowanych obywateli. A rozumiem, Paul Wilksby mówił mi już o twoich planach względem kotła. Tak, wspomniał o nich. Może mógłbyś mi coś powiedzieć, coś więcej? Cóż, pan Wilksby jest nieco zaniepokojony tym, co dzieje się w kotle. Wiesz, o czym w tym miejscu? W zasadzie niewiele. Kocioł to nie jest miejsce, z którego chciałoby się wyjść, nic o nim nie wiedząc. Właściwie to dotyczy większości miejsc. Pamiętaj o tym, może to ci kiedyś ocali życie. Doceniam twoją rodę, Sebastianie. Co mówiłeś? No więc kocioł to nieco burzliwe miejsce. Znajdują się w nim dwa gangi, które trzymają łapę na większości lewej działalności. Jeden ich to gang Mauga, a drugi to gang Poloka. Dobra, powiedz mi coś o nich. Gang Poloka jest zbiorą obwiesiów, którzy prowadzą interesy w południowym kątle. Klang Mauga jest lokowany w Bentley, starym hotelu nieco na północ stąd. Są nieco sprytniejsi niż chłopcy z gangu Poloka, ale równie groźni. Mów dalej. Jak sobie zapewne z tego zdajesz sprawę, klan Mauga i gang Poloka nie są zbytnio zadowoleni z istnienia konkurencji. Było kilka nieporozumień między członkami tych grup, większość z nich kończyło się kilkoma trupami. Interesujące. Co ma z tym wszystkim wspólnego pan Wilksby? Cóż, jest on w tym mieście bardzo ważnym człowiekiem. Jest bardzo zaniepokojony, iż ten nieciekawy element z kotła rozleje się na lepsze części Tarant. Nie ma on oczywiście zamiaru do tego dopuścić. I w tym momencie ty pojawiasz się na horyzoncie? Dokładnie. Brzmi to jak coś, czym chętnie osobiście się zainteresuję. Naprawdę? Myślisz, że jesteś odpowiednio gliny ulepiony, aby wziąć się za taką robotę? Myślę, że toś, że się do tego nadają. Dobrze, dobrze, słuchaj, wiem już o tobie co nieco. Pan Wilksby ma wiele informacji o tym, co się dzieje w Tarancie i okolicach i regularnie mnie o tym powiadamia. Nie jestem całkowicie pewien, czy to... jest to, czego szukasz, ale mogę ci jakoś pomóc. A jak brzmi twoja propozycja, Sebastianie? To,
O co mi chodzi, to jeśli pomożesz mi rozwiązać moje problemy w kotle, być może dam ci przekonać, abyś mi pomógł, abym ci pomógł przy swoich. Co nad tym myślisz? Brzmi interesująco, mów dalej. Cóż, jak już wiesz, Damian, Małk i Polok od zawsze zajmowali się różnymi sprawami w kotle. Chcę zwrócić szczególną uwagę na rozwiązanie tej konkretnej sprawy. Co chcesz, żebym zrobił? Cóż, przy tych wszystkich starciach, które tu ostatnio dochodzą, niedługo te gangi wyeliminują się nawzajem. Ostatnio, jak głosi plotka, klan Małka z dnia na dzień rośnie w siłę. Jest tylko kwestią czasu, kiedy Damian Małk przejmie kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w kotle. No i co z tego? Jeśli Małk zdobędzie kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w kotle i stłamsi wszystkich wrogów, to co będzie stało mu na przeszkodzie przed potraktowaniem reszty miasta w ten sam sposób? Rozumiesz, o co mi chodzi, przyjacielu? No, oczywiście, chcesz się pozbyć Małka. Oto moja propozycja. Zrobisz coś dla mnie z Damianem Małkiem, a się zastanowię nad pomocą ci w twoich problemach, jakiekolwiek by one nie były. No dobra, załatwione. Dobra, kiedy już załatwisz tę sprawę, wróć tutaj, to pogadamy dalej. Dobra. Moglibyśmy od razu tylko tam pójść do niego i zabić. Ale myślę, że najpierw możemy dla niego popracować. W ten sposób zdobędziemy trochę doświadczenia i tak dalej. A pod koniec współpracy i tak będziemy mogli go zabić. Więc spróbujmy tak zrobić. Najpierw popracujemy może trochę dla Poloka. Dla Poloka. Czy ja chcę pracować dla Poloka? Nie. Może w sumie mógłbym pracować dla Małga. Wtedy bym pracując dla Małga. Tak, spróbujmy tego to zrobić. Pytanie. Jakie są możliwości? Ja mam jedno zadanie, które mógłbyś wykonać. Może być łatwe, ale możesz się też przy nim pobrudzić. W kotle nigdy nic nie wiadomo. Nie dowiem się, czy więcej coś na ten temat. Cóż, dostawy whisky przychodzą dość regularnie co tydzień, jednak ostatnio jeden z gangów zaczął je kraść. Zazwyczaj nie sprawiają mi kłopotów i żaden z nich się do tego nie przyzna, bo wiedzą, że rozwala komuś łeb, gdy się dowiem, kto to za tym stoi. Jaka moja miała być w tym rola? Cóż, potrzebuję kogoś, kto odebrałby i dostarczyłby mi whisky. Moje zapasy są już na wykończeniu. Jeżeli po nią pójdziesz, dam ci 500 sztuk złota. Dobra, co mam zrobić? Przepraszam. Będzie czekał na ciebie na środku mostu Garlinlon. Przy wieżach. Dobra. Nie będę to za dużo czytał. Może nie ma do powiedzenia. Po prostu pójdźmy do tego mostu. I odbierzmy tą dostawę whisky. Przy wieżach. No to tam powinniśmy pójść. Ciach, ciach, ciach. Okej. Dobra, tutaj są. Co odbierzmy to whisky. Cześć, jesteś od Kaleba, tak? Powiedział mi, żebym już się ciebie spodziewał, SMBX. Tak, jestem po whisky. Dobra, mamy tutaj. Ktoś ciągle obrabia moich dostawców po drodze do Maloja. Mam nadzieję, że ty będziesz miał więcej szczęścia. Dobra, dzięki, Bix. Nie tak szybko, chłoptasiu. Ktoś chce z tobą porozmawiać. Co? O kim ty mówisz? Witaj, chłopczyku. A co ty tutaj robisz? Dostarczam whisky dla Kaleba Maloja. No to masz, kolego, problem. Widzisz, to jest moje terytorium, a nikt nie przynosi whisky przez teren Maleka Nipsa, nie zapytawszy go najpierw o zgodę. Chyba będę musiał, koleżko, odebrać tę whisky. Nie wydaje mi się, panie Neps, lepiej stąd się wynieść. Okej. Oczywiście wszyscy się na nas rzucili. To nie będzie w sumie nawet problem. Po prostu zabijamy. Czy ja mam niewyekwipowaną broń? To jest niedopuszczalne. Tak, przez przypadek schowałem katanę. Dobra, dużego problemu nie było. Coś miał przy sobie? Nic. Tylko zardzewkałem miecz i zbroję skórzaną. O, ten ma trochę złota.
ty? Też miecz. On włączył sobie standardowy tryb paniki. Whatever. Dobra, wróćmy do Kaeba. Powiedzmy mu, że misja wykonana. Ma twoje whisky, oto ona. Dało ci się, to świetnie chłopcze, jestem ci ogromnie wdzięczny, bla 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 bla. Zawsze będziesz u Maloya mile widzianym gościem. Ta już on nie ma nic do powiedzenia. Dobra, zagadajmy może kogoś z klanu Mauga i spróbujmy dla niego popracować. Co o Albericha podsunęło ci na myśl, że mógłbyś ze mną rozmawiać? No dalej chłopcze. Nie przychodzę tu, by rozmawiać. Zamierzam sprawić, że będziesz darł się jak mała dziewczynka. To nie był najlepszy pomysł. Żeby to powiedzieć. Słucham? Przepraszam panie, przepraszam, nie wiedziałem, że wchodzisz w najwyższy klas. Bla bla bla. Co masz na myśli? My z klanu Mauga rzucimy w kotle. Dobrze, zrobisz przyłączać się do nas, zainteresowany? Może. W takim razie musisz porozmawiać z Temtem Muxem, wskazuje Krasnuda. Zawsze ma robotę dla tych. Dobra. Czy jednak on rekrutuje dla klanu Mauga? Jeden z swoich chłopców powiedział mi, że mogę u ciebie znaleźć pracę. No to co innego, chcesz wstąpić do klanu Damiana Mauga, co? Dobry wybór, zdrowy wybór, jeśli wiesz o co mi chodzi. Mam dla ciebie ciekawą robótkę, windykację. Słucham? Jest taki gość, Lars, którego zalega nieco ze spłatą długu. Ktoś, to będziesz właśnie ty, musi wpaść do starego Larsa i odebrać 200 blaszek, które jest mi winien. Dam ci za tę robotę powiedzmy 25 monet. A co jeżeli nie będzie ich miał? Zabij go. No dobra, gdzie mieszka ten jegomość? Jego chata jest kawałek na północno-zachodnim kotle. Jest kawałek za północno-zachodnim kotłem, po lewej. No dobra. Odwiedźmy pana. Oczywiście nie zamierzam go zabijać. Jestem miłym człowiekiem. Zresztą to chyba nie będzie już pierwsza osoba, którą będę musiał założyć długi. Masz zapłacić, albo jesteś trupem. Bogowie, miejcie nade mną litość. Jestem chory i biedny. Wszystko, co mam, to 25 monet, a przymieramy głodem. Nie przejmuj się tak. Spłacę za ciebie ten dług. Dziękuję, dziękuję, bla, bla, bla. Oczywiście tak, to tak się musiało skończyć. Wszak mamy od kogoś odebrać dług. Wiadomo, że ten gość nie będzie miał tego długu. Po darownej perswazji zdecydował się zapłacić. Obawiałem się, że będziesz za miękki jak na pracę przy windykacji, ale wygląda na to, że źle cię oceniłem. Masz to swoje 25 minut. Powinieneś teraz pójść porozmawiać z samym Damianem Maugiem, który chce zamienić dwa słowa z naszym najnowszym członkiem. Jest Bentley, to w stronę północnego kotła. Nie sposób nie trafić. Dobra, pójdę już. A z samym Damianem porozmawiamy. Będzie fajne. Mógł skazał mi się spotkać z Damianem w związku z wykonaną dla niego robotą. Cóż, jestem Milo. Piętaszek pana Mauga, nikt nie wejdzie bez mojego pozwolenia. Ale mógł skazał mi... Nie obchodzi mnie, co ten bydlak Mux ci powiedział. Jak już mówiłem, to ja decyduję, kto może wejść. Nie lekceważ mnie. Robię się raczej nieprzyjemny, kiedy jestem wściekły. No dobra, jaka jest cena za wpuszczenie mnie do środka? Nie kuś mnie, gdybym tylko miał więcej czasu na igraszki. Cóż, zawsze się nam przyda ktoś silny i prawy, przynajmniej na pewno mnie się przyda. Traktujecie troszkę zwykłej brudnej roboty? Jaki rodzaj brudnej roboty? No wiesz, zwyczajne wybijanie konkurencyjnego gangu i takie tam. Pewnemu smagłemu dżentelmenowi, który przypadkiem należy do gangu, Poloka, spodobała się moja panienka. Chciałbym, żeby zniknął z tego świata. Dobra, jaka jest płaca za tą robotę? Powiedzmy 500 sztuk złota. Dobra, gdzie mogę znaleźć tego kolesia? Jako, że jest gangu Poloka, mieszka w tym okrotnym południowym kotle. Używa imienia Triad i wygląda jak ork. Trzymuje
że jest to tylko po części orkiem, ale wystarczy na niego popatrzeć, można przyjrzeć, że nie da się być bardziej orkiem. Dobra, uważaj go za zmarłego. Zobaczymy, czy będziemy musieli go zabić. Może na tym trochę nasza karma ucierpieć. I tak dalej, i tak dalej. Okej, porok. No. Co to był za gość? Nie wiem. Jaki był bandyta? Okej. Wszyscy ludzie Poloka się na mnie obrazili. Może dlatego, że zacząłem pracować dla Małga. Nie dziwiłoby mi to. Ale cóż. Jak to się mówi w grach fabularnych, więcej expa. Dobra. Okej. Ogrowie też postanowili się na mnie rzucić. Okej. To nie wygląda na półorka złodzieja. Tak tylko mówię. Chyba wszyscy bandyci się na mnie obrazili. Ciężki miecz. Okej. Komuś obcięli rękę i pewnie dlatego wypuścił ciężki miecz. Dobra, nieważne. Poszukajmy tego gościa. Może będzie on tutaj mieszkał. No, zobaczmy. No, tu nikogo nie ma. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Za... Milo chce śmierci Triata. Pytanie, gdzie on jest? Może sam się na nas rzucił? Może to jeden z tych bandytów? W Bentley, starym hotelu w północnym kotle. Tu jest Triat? Nie. Dobra, tamta notatka była odnośnie Damiana, więc... Krasnolud, bandyta... Może to jeden z nich? Może już przypadkiem go zabiłem? Nie wiem, spytam się go. A jak nie, to wejdę tam i pozabijam resztę tych gości. Okej. Najdoczniej już padł. On nie żyje. O, fantastycznie, to twoje 500 sztuk złota. Możesz wejść do mesetycznego Bentley, siedziby klanu Małga. No, fajnie. Dobra. A, trochę berserkerów tutaj ma. Pan Damian. Całkiem niezła obstawa. No zresztą już kiedyś tu byliśmy chyba. Przez przypadek wyszedłem tutaj z kanałów. Wszyscy się na mnie rzucili. Dobra. Tutaj jest pan Damian Małk. A, nowy pracownik. Wejdź proszę. Słyszałem, jak sobie poradziłeś z Triatem. To musiała być trudna robota, istoty tego rodzaju są zazwyczaj podstępnymi przeciwnikami. Jakiego rodzaju? Czym on tak dokładnie jest? Jest potomkiem tych z Czarnego Legionu. Dawno temu, podczas ery legend, Zalkar śmiał i stworzył Czarny Legion. Był bardzo utalentowanym magiem. Żeby wziąć bezwartościową grupkę orków i obdarzyć ich umiejętnością transformacji w tak straszliwe stworzenia. Wspaniałe! Światu brakuje dziś takiej pomysłowości. Ty wykazałaś się niezwykłą pomysłowością, tworząc tu swoje imperium. Brawo, wspaniale, podoba mi się twój styl. Tak rzadko mam okazję spotkać kogoś z Ikrą. Podobno możesz mieć dla mnie robotę.
Pochodzisz prosto do rzeczy. Przechodzisz prosto do rzeczy. He? Nie powinienem spodziewać się ani trochę mniej po kimś takim jak ty. Cóż, słyszałaś może o moim przedstawieniu? Przeciwstawnym odpowiedniku, Poloku. Żałosny indywiduum, zero stylu i zero oryginalności, bardzo pospolite. Cóż, zmęczyło mnie już to, że ciągle mnie denerwuje. Nadążasz? Oczywiście. Chciałby, żeby ktoś się nim zajął. I dokładnie, za tę robotę dostaniesz 1500 monet. Interesuje cię to? Dobra, spróbuję. Masz dla mnie jakieś szczegóły? Jako, że nie ma nic wyczucia stylu, ten kretyn siedzi zamknięty w swoim domu. Ale czego się można spodziewać po pogrzebie? Nasi agenci obserwowali jego dom na okrągło i nigdy nie wiedzieli, żeby wchodził, czy wychodził do domu, a jednak w tym czasie widziano go na mieście. Bardzo interesujące. Jego dom znajduje się w południowym kotle, ale nie polecałbym bezpośredniego dotarcia. Jaką się dostać do środka? Może powinieneś użyć tego samego wejścia, którego on używa, do wymykania się ze swojej nory. Jednak nie mam pojęcia, co to za wejście. Dobra. Wrócę tu, gdy nasz przyjaciel Pollock będzie trochę mniej żywy. Okej. Okay. Dobra. Ale czas szybko mija. Zdecydowanie podczas gry Arkanu czas szybko mija. Więc w następnym odcinku pozbędziemy się Poloka, potem wrócimy do pana Mauga, odbierzemy naszą kasę, a potem niespodzianka zabijemy pana Mauga i to chyba skończy nasze zabawy w kotle. Cóż, póki co dziękuję wszystkim za uwagę, no i na razie, cześć!